Jestem w najcieplejszym miejscu w Turcji, czyli na nizinie cilicyjskiej, tak zwanej Czukurowa, to jest rejon Adany. Miejsce to słynie przede wszystkim z uprawy cytrusów. Jak widzicie, za moimi plecami jest przyczepa z cytrynami, one są świeżo zebrane. Dzisiaj jest wyjątkowo zimno, dlatego że w nocy spadł śnieg w górach i nawiewa dzisiaj bardzo zimny wiatr tych gór. Generalnie świeci słońce, jest fajnie, ale już się zbliża ku zachodowi. Dlatego jest troszeczkę zimno, więc jestem dzisiaj ciepło, ciepło ubrana. Chociaż jest listopad, czyli można by powiedzieć, że w Turcji powinno być bardzo ciepło. Zimę spędzam wyjątkowo nie w Alanii, tylko w rejonie Adany. Dzisiaj odbyło się takie rodzinne święto, związane z kulturą i tradycją. Dzisiaj złożyliśmy w ofierze baranka. No tak, ofiara zawsze miła jest Bogu, natomiast co było tą przyczyną? Wiecie doskonale, że mamy w Turcji, w ogóle w świecie islamu, takie święto, które nazywa się Kurban Bayram, gdzie się składa w ofierze właśnie baranki. To dzisiaj, pomimo że to nie jest to święto, nie jest ten czas, rodzina mojego męża złożyła takiego baranka w ofierze, dlatego że brata, syn miał bardzo poważny wypadek. Dwa samochody są totalnie skasowane, totalnie do utylizacji oddane i jemu się nic nie stało. Dzięki Bogu się jemu nic nie stało, wyszedł z tego właściwie bez nawet zadrapania i w związku z powyższym brat mego męża postanowił złożyć w ofierze baranka. Bu adak, adak. Kaza yapıldı, onun şeyine adak kurulmuştu. Adak için kesilecek. Şimdi bıçakları kesecek koyunu. Adağımıza diyecek. Święto ofiarne, gdzie się ofiarowuje, to nie jest tylko i wyłącznie przeznaczone na to, że to mięso jest do wyłącznego użytku osoby, która dokonuje tego rytualnego uboju. Natomiast właśnie rozdziela się i gości się tą właśnie ofiarą w podziękowaniu. Ja dzisiaj byłam świadkiem. Ja wiem, że to nie jest dobre, zwłaszcza dla kobiety, dobre miejsce. Na własne oczy się zobaczyłam cały ten rytuał, rytualnego uboju tego baranka. Towarzyszyłam temu wszystkiemu. Oczywiście nie opublikuję tych zdjęć. Nikt nie lubi takich scen. Cały czas uczestniczyłam w procesie i nawet rozbioru tego zwierzęcia, w przygotowaniu teraz posiłku. No zjechało tutaj się chyba z 50 osób. Cała rodzina, wszyscy bracia mojego męża, ojciec i wszystkie dzieci i kuzyni i jeszcze od strony żony jednego z braci, które są tym moją sąsiadką, też cała rodzina się zjechała. Jest ponad 50 osób. A jak to wszystko właśnie wyglądało, to załączę Wam w dalszym ciągu tego filmu.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر Ya Rabbi okumuş olduğumuz sureyi cellelerden hasıl olan sahibi başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gelmiş ve biz ne kadar rahatsızlığa nerede varsa onlar ruhunu hedeledik sana da yukarıyla Ya Rabbi onların hasıl olan sahibi sevgili Peygamberimizin Ahl-i Beyti'ne güzel gelenine sahabe-i kirama tabi'ne kadar tabi'ne ruhunu hedeledik sen haber ver eyle Ya Rabbi onların hasıl olan sahibi şehitlerimizin şuradalarımızın sonradan mübad eden gazilerimizin ruhunu hedeledik sen haber ver eyle Ya Rabbi onların hasıl olan sahibi isimlerinin kurumu hoş nesilleri tükenmiş. Arkasından bir hayır hasenat yapacak bir dua okuyacak kimsesi kalmamış. Bütün geçmiş gelmiş geçmiş müslümanlar kardeşlerimizin ruhuna edeledik sana bak.